Witam Was cieplutko w holu lumpeksowym. Mówiłam Wam we vlogach, że bardzo polubiłam się z aplikacją Vinted. A Vinted to jest nic innego jak po prostu taki online lumpeks. Bo większość jednak rzeczy jest tam używana, chociaż powiem Wam, że ostatnio te rzeczy, którymi się interesuję, które gdzieś tam sobie przeglądam, okazuje się, że są w ogóle nieużywane. Albo że są tylko noszone raz, albo że są tylko przymierzone i są za duże, za małe i tak dalej, więc ktoś to sprzedaje. Dużo rzeczy też trafia się nowych, z metkami. Także polecam Wam po prostu tam zajrzeć, jeżeli nie przeszkadza Wam kupowanie, wiecie, rzeczy nie nowych, a też używanych. I tak jak w lumpeksie, wiecie, możecie znaleźć i nowe, i używane rzeczy. W lumpeksie też się zdarzają nowe rzeczy z metkami, także... Ja bardzo polubiłam tą aplikację, zamówiłam kilka rzeczy, nie jest tego dużo, ale przechodźmy już do pokazywania. Pokażę Wam tak na wieszaku i będziecie mieli też przebitki, jak to wygląda na mnie. Część rzeczy widzieliście u mnie na vlogach na mnie, bo oczywiście już to używam, noszę. Natomiast jeżeli ktoś nie ogląda vlogów, a lubi tylko takie filmy właśnie hole lumpeksowe, hole ubraniowe i trafił tutaj, no to zobaczycie to pierwszy raz wszystko. No, także tak, więc pierwsza rzecz to jest... Jeżeli oglądaliście vlogi, zniszczona przeze mnie nowa, bo to była nowa bluza z metką. Bluza Essex, taka miętowa. Duża, duża, duża bluza, ale to jest rozmiar, słuchajcie, 12. No także na mnie trochę za duża, ale jest ok. I tak jak możecie zobaczyć, poplamiłam ją w trakcie malowania ramek farbą tutaj i gdzieś na rękawie. O, i tutaj. I ja ją prałam na razie póki co raz. Właśnie teraz będzie szła drugi raz do prania. Nie zeszło za pierwszym razem. Także zobaczymy, jak będzie za drugim razem. No, bluza jest taka bardzo mięsista, bardzo fajnie wykonana. Ona jest na takim misiu milutkim, także... I to jest firma In The Style. Także, tak jak mówię, to była nowa bluza z metką, nieużywana. Kolejna rzecz to jest sweterek z Zary, w takim, się nie wiem, cappuccino kolorze, taki karmelowy, kamelowy, czy jak to się tam, wiecie, odmienia, to jest taki nietoperz. Słuchajcie, ten sweterek już był używany i tutaj jest widać malutką skazę, jest takie malutkie jakby zaciągnięcie, ja muszę sobie coś z tym zrobić właśnie. Jakoś to przeciągnąć na drugą stronę albo coś. Jest to sweterek, mówiłam, Zara Knight i to jest rozmiar S, ale na mnie jest jak najbardziej dobry, jest taki króciutki, ja taki też chciałam. Tak jak mówię, rękawki nietoperzowe, struktura normalna, sweterek jak sweterek i u dołu jest taki zwężany jakby. Bardzo mi się podoba, myślę, że na zimę fajny kolor. I też naprawdę bardzo ładnie leży. Słuchajcie, te wszystkie ubrania kosztowały mnie grosze, dosłownie grosze, bo to jest kwestia 2 funty za sweter, 3 funty za bluzę, także naprawdę ceny w ogóle śmieszne. No, więc tak, poza tym zaciągnięciem on nie ma żadnych innych oznak użytkowania, także idealny stan. A big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. Wyszło słońce, więc będzie tutaj światło świrować. Przepraszam za to. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, bluza pink. Bluza pink i ona jest w takim kolorze, jak widzicie, taka zgniła zieleń, bardzo fajna, słuchajcie, spodobała mi się bardzo na zdjęciu i jak ją ubrałam, no to też super mi się podoba, jak w niej wyglądam. I tak samo, no stan jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ona była używana, to jest widać, że ona nie jest nowa, ale nie jest absolutnie nigdzie w żadnym miejscu zniszczona, ona ma tutaj po bokach takie wiązania jakby sznurkowe. Też to tak fajnie dodaje tej bluzie takiego czegoś innego i bardzo mi się spodobało, że ona nie ma kaptura, ma taki większy kołnierz i jest tutaj na taki half zip, taki wiecie, do połowy tylko rozpinany zamek. I to jest, mówiłam, Pink Victoria's Secret rozmiar M. I tak samo mówię, tak jak Wam mówiłam przy poprzednim, też ja za nią dałam chyba 3 funty czy coś takiego za tą bluzę, także super. Losing our minds.
jedna rzecz. To jest przepiękny, moim zdaniem, taki sweterek, bluzeczka, nie wiem jak to nawet nazwać. Z Hollister, słuchajcie, ja nie lubię takich dużych napisów, wiecie, że ja nie lubię, żeby tutaj się coś tam, nie wiem, wielce działo. Właśnie ta Pink ma duży napis, ale on mi się właśnie też podobałby tak rozłożony na całość, nie jakiś tam, wiecie, nie wiem, tutaj jakiś loga i tak dalej, nie lubię, albo w kilku miejscach, nie. I tutaj mi się bardzo spodobało, że znowu, to jest nietoperzyk, nietoperzyk? Taki krój nietoperzowy, no i ten napis jest tak rozłożony fajnie, nie wiem, po prostu mi się spodobało, ten biały napis na szarym, na szarej bluzce, bardzo mi się też podoba ta szarość tego, tej bluzeczki i to jest rozmiar S. I to też było używane, ale też jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. Matko, wyszło takie słońce, że słuchajcie, tragedia, odbija się wszystko od budynku naprzeciwko i jestem pomarańczowa cała. Kolejna bluza to jest Levi's, rozmiar S. Taka najzwyklejsza szara, tylko z tym tutaj logiem, znaczkiem, no to mi się już tak może, nie wiem, niekoniecznie podoba, ale tak pomyślałam, że wiecie, tak po domu na zmianę będzie ok. Ona jest cieniutka, to nie jest żadna gruba bluza, nie ma tutaj pod spodem żadnego misia ani nic. To jest taka, to nawet bym tego nie nazwała bluzą, ja bym to nazwała bardziej bluzeczką. No, także taka znowu odcienie szarości oczywiście. No u mnie chyba jednak szarość króluje, no zresztą widzicie w szafie. No, także taki, ona też była bardzo tania, chyba 2 funty kosztowała, czy 3 jakoś tak. No, także taka bluzeczka. Kolejna rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi o jakość. Ona właśnie, nie wiem, czy była opisana, że używana, że jest używana, czy była opisana, że nie używana, ale bez metki. Chyba mi się wydaje, że ona nie była używana, bo to jest niemożliwe, że ten sweter tak wygląda po używaniu. Bo jest po prostu w stanie idealnym. To jest, słuchajcie, też dobra marka. To jest Naked Reborn. Tak wam pokażę. Tak ona się pisze. Te ubrania są drogie, naprawdę są drogie z tej marki. I nie dziwię się, bo po prostu ten sweter jest tak mięsisty, że szok. Jak, no, oczywiście jak to u mnie, widzicie, zamiłowanie w nietoperzu. Także znowu taki nietoperzowaty krój. Tutaj zwężany na dole ten sweterek. No jest po prostu, on jest aż ciężki, słuchajcie. Jest tak mięsisty, że jest aż ciężki. Przepiękny, idealny stan. Ale też wiedziałam, że on w takim będzie, dlatego też go, bo on był droższy, chyba kosztował 6 funtów. Dlatego też go wzięłam, bo słuchajcie, za taką cenę i tak dalej, bo widziałam po zdjęciach dziewczyny, która sprzedawała, że ten sweter będzie po prostu, nawet jeżeli go ona go nosiła, będzie zadbany i będzie w dobrym stanie. Wiecie, po zdjęciach czasami idzie określić, czy coś przyjdzie ok, czy coś przyjdzie raczej zniszczone. No, także patrzcie na zdjęcia, patrzcie na wszystkie szczegóły, jakie są na zdjęciach. Właśnie dziewczyna miała ubrany ten sweter na sobie na zdjęciach i naprawdę wyglądał on super. On troszeczkę, będziecie mogli zobaczyć pewnie na przebitce, on troszeczkę prześwituje. Tak mi się wydaje, że troszkę tam, troszkę widać. Zresztą zobaczymy, jak ubiorę biustonosz i ten, no, ale świetny. I mówiłam wam tak, rozmiar to jest S. No, także taki sweterek kremowy. Mega sprawa, super ciepły, bo ja go przymierzałam, tak wiecie, na siebie, ale na czarny stanik, dlatego też nie wiem, czy kremowy będzie przybijał. I naprawdę zrobiło mi się w sekundę ciepło. Także taki piękny sweter. Naprawdę, jak nowy. Następna rzecz, to słuchajcie, się zdziwicie, ale to jest rozmiar M. To jest Zara. To jest body z Zary. To jest rozmiar M, czyli mój rozmiar jak najbardziej. Łukasz, ja to zamówiłam, pokazałam Łukaszowi. Łukasz mówi, coś ty to zamówił? Na kogo to jest? Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest ogromne. Ja nie wiem nawet, jak to pokazać. Tak o.
znowu nie topesz i to jest, słuchajcie, body. I to body jest faktycznie jak na M-kę, ono jest naprawdę bardzo duże, ono ma też ogromnie dużo miejsca, zobaczcie, tutaj na tył, na pupę. Nie wiem, coś, ja nie wiem, czy to nie było czasem pomyłki jakiejś w Zarze, jeśli chodzi o przeszycie metek. Być może to miała być L-ka albo XL-ka, no nie wiem, no bo jest to naprawdę, jak na mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo duże. Patrzcie, to jest takie, no nie mam wam jak tego na całego pokazać. No, także takie body, ono było opisane, że nie było używane i faktycznie ono wygląda jak nówka całkowicie. Znowu nie topesz. Bardzo mi się spodobała pani na zdjęciu, ale właśnie tak mi się wydawało, że pani ma troszkę większy rozmiar niż ja na zdjęciu i to by się może zgadzało, może dlatego na niej też lepiej to leżało. I ono jest, słuchajcie, co mi się tylko nie podoba, to mi się nie podoba to, że ono jest prześwitujące i ono już tak naprawdę prześwituje. Zobaczycie, bo ja ubiorę do czarnego i tak biustonosza, ale myślę, że pod to zdecydowanie, ojejku, jak ja wam to pokazuję, że pod, jest takie wielkie, że nawet tego ułożyć nie umiem, że pod to zdecydowanie trzeba jakąś koszulkę, bo naprawdę to jest ogromne. Ogromne i tutaj ten tył jest też ogromny, także nie wiem, czy coś tu nie poszło nie tak z metkami, czy co, no wzięłam, bo zaufałam rozmiarowi, ale no w tym, znaczy ja wiem, że tutaj to ma być takie, ten, wiecie, ten nietoperz, ale tutaj, to miejsce tutaj na pupę i cały ten dół body jest po prostu duży, no ale to zaraz zobaczycie. I ostatnia już rzecz, to jest, idzie jeszcze do mnie sweterek taki zimowy, ale to będziecie widzieć na filmach w grudniu, chyba na vlogmasach, planuję nagrywać vlogmas, ale cicho, nic nie mówię, bo zobaczymy jak mi to wyjdzie, bo wiecie, pracuję. I ostatnia rzecz, z której jestem naprawdę najbardziej zadowolona, cały czas ją teraz noszę już, ja sobie to odświeżyłam, cały czas noszę. I znowu w bardzo dobrym stanie, bo kupiłam ze względu na to, że widziałam po prostu po zdjęciach dziewczyny, że będzie zadbane i będzie w bardzo dobrym stanie. To jest misiek. Słuchajcie, taka krótka kurteczka misiekowa. To nie jest taki ten misiek długi, który ja mam w szafie z H&M-u. To jest misiek krótki, w takim pięknym kolorze, znowu kabelowym, taki typowo jesienny, z Misguided. Misguided? Czekajcie, dajcie mi sprawdzić. Tak, Misguided. No, także taki misiek, słuchajcie, mega, mega ciepły, piękny i w ogóle, słuchajcie, z tego co patrzyłam na internecie, to on jest bardzo mocno stylizowany na miśka z Agi, wiecie o co chodzi, no bardzo, bo tylko właśnie z tamtego mi chyba wyskoczyło, jak wrzuciłam zdjęcie. Identyczne miśki, tu kieszonka, tu takie dwa przeszycia, tu kieszonka, guziki, no naprawdę identyczne, także bardzo mocne, wiecie, ściągnięcie stylu, jeśli chodzi przez Misguided, no, także taki misiek, mega, mega ciepły, mega świetny, bo słuchajcie, pod to ubieram sobie byle co, taką cieniutką bluzeczkę, ubieram tego miśka, jakiś szalik, wokół szyi, jeżeli jest naprawdę zimno, jeżeli jest tylko chłodniej, no to jak światło się firuje, no to tylko to i po prostu jestem już, wiecie, ubrana i jest mi ciepło i jest świetnie. Słuchajcie, to wszystko, króciutki haul, bo to już dużo tego nie było, ale pomyślałam, że przyjdę, pokażę wam co upolowałam na Vinted, bo naprawdę warto jest tam zajrzeć. Ja jestem i kupującym i sprzedającym, bo wiecie, że ja też sprzedaję na Vinted, sprzedaję moje kosmetyki, też ubrania, muszę jeszcze raz przejrzeć szafę i jeszcze raz powywalać kolejne rzeczy właśnie do sprzedania. Nie mogę sobie poradzić z tym światłem, przepraszam was, bo po prostu przez to słońce to jestem strasznie prześwietlona, widzę. Ale już kończę. Także ja i kupuję, i sprzedaję. Naprawdę.
wciągnęłam się w tą aplikację, jak nie wiem, bo po prostu sobie siedzę i przeglądam. Tam możecie, wiecie, i wypisać sobie, jaka marka Was interesuje i pokażę Wam po marce i po rozmiarach i nie wiem, wpiszecie sobie, czy bluza, czy sukienka, czy spodnie, czy co tam chcecie. No po prostu to jest nie do przejrzenia. Uważam, że to jest nie do przejrzenia, nie jesteście w stanie przejrzeć, nie wiem, wszystkich bluz, jakie tam są dodane. Czy wszystkich ubrań, na przykład właśnie z Zary, czy cokolwiek, no co chwilę się, wiecie, coś nowego dodaje, co chwilę dziewczyny coś nowego wystawiają, także super sprawa i najbardziej super jest to, że to są takie ceny, bo naprawdę ceny są dwa, ten misiek kosztował mnie, słuchajcie, 8 funtów, za 8 funtów, słuchajcie, taki gorący misiek, że położyłam go na kolanach i już mi jest gorąco w kolano. No, także tak, uciekam, to wszystko co kupiłam, dajcie znać co Wam się podobało, co Wam się nie podobało i do zobaczenia w następnym filmie, następny będzie już normalny vlog i już coraz bliżej, słuchajcie, grudnia, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie ze mną w grudniu, jeszcze nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało, ale zobaczymy razem, wszystko wyjdzie razem w praniu, no, także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmie, pa!